Mateusz Mykytyszyn, witam w programie Gość Dnia, a jest dzisiaj z nami w studio pan Henryk Rataj, dyrektor do spraw administracyjnych i koordynacji zabezpieczenia społecznego w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Witam, dziękuję za przybycie do studia. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Panie Henryku, spotykamy się w przededniu Targów Pracy i Informacji o Mobilności. To jest duża impreza organizowana na całym Dolnym Śląsku, bo również w Legnicy, w Jeleniej Górze, we Wrocławiu, ale w naszym regionie w dniach 24 stycznia w Szczawnie-Zdroju. Tak. Czego się możemy spodziewać i co to jest za impreza? Od momentu, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu wraz ze swoimi służbami EURES organizuje dla osób będących bez pracy, dla osób chcących zmienić swoją pracę, swój ewentualnie zawód, skorzystać z możliwości, jakie daje wolny rynek europejski, wyjechać za granicę i podjąć pracę w innym kraju. Może przybliżymy naszym widzom, czym są służby EURES, bo to jest nazwa, która niewielu coś mówi. Europejskie służby zatrudnienia są to doradcy pracy, jak i również pośrednicy pracy, którzy umożliwiają kontakt między osobą chcącą podjąć pracę za granicą, a tym pracodawcą, który poszukuje określonego fachowca. Targi, które rozpoczną się 24 stycznia o godzinie 11 w Domu Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju, to jest przy Kolejowej 14 w siedzibie Ustrowiska Szczawno-Jedlina, będą gościły pracodawców z zagranicy. Ale rzeczywiście zawsze, tak jak powiedziałem wcześniej, od momentu, kiedy jesteśmy organizatorami takich przedsięwzięć umożliwiających poszukiwanie pracy, poszukiwanie wybranego pracodawcy w Unii Europejskiej, rokrocznie są organizowane w 4 miastach naszego województwa targi pracy, w których uczestniczą i pracodawcy poszukujący fachowców do swoich zakładów pracy, jak i również doradcy EURES z poszczególnych krajów, którzy mówią o warunkach pracy, o obowiązującym prawie, o możliwościach zamieszkania, o przepisach związanych z ubezpieczeniem, tak, żeby człowiek, który podejmie osobiście decyzję, że wyjeżdża za granicę, że chce podjąć pracę za granicą, był przygotowany i miał świadomość, co go może spotkać w danym kraju. Czyli wyobraźmy sobie, że jestem wałbrzyskim bezrobotnym, udaję się do Szczawna na targi. Co tam zobaczę, kogo spotkam i co powinienem ze sobą przynieść? Ja osobiście ogromnie zapraszam wszystkie osoby zainteresowane ofertami pracy, które będą przedstawiane na poszczególnych stanowiskach. Stanowiskach, które będą obsadzone przez przyszłych ewentualnych pracodawców, przez doradców EURES i tam będą proponowane określone oferty pracy przez poszczególnych pracodawców. Jest możliwość skorzystania, jeżeli ktoś języka nie zna, możliwość będzie skorzystania z tłumaczenia na miejscu. Ogromnie gorąco namawiam i doradzam tym osobom, które są zdecydowane uczestniczyć w tym spotkaniu, aplikować o nowe miejsce pracy, aby miały przy sobie przygotowany z sobą kwestionariusz osobowy, tak zwane CV, jak i również inne dokumenty uprawniające go do wykonywania przez siebie zawodu. Pracodawcy z jakich krajów przyjadą do Szczawna? Będą uczestniczyli najpierw doradcy z Finlandii, z Czech, Niemiec, Szwajcarii, Holandii. I również z tych krajów będą przedstawiciele pracodawców lub doradcy EURES będą posiadali w imieniu wcześniej uzgodnionych z pracodawcami ofert pracy, będą te oferty proponowali tym gościom, którzy zdecydują się przyjść i odwiedzić nas. A jakie zawody są najbardziej poszukiwane za granicą? Oj, gama zawodów jest ogromnie szeroka. Przed przyjściem tu na spotkanie z Państwem przeglądałem
ile jest pracodawców. Wyliczyłem, że propozycji jest ponad 40 w różnego rodzaju zawodów. Począwszy od pracownika tak zwanego zajmującego się sprawami czy świadczącemu usługi zakresu budownictwa, tych prostych prac, poprzez już szczególnie zawody bardzo, powiedziałbym, wymagające określonych kwalifikacji lekarzy. Są oferty dla mechaników samochodowych, są oferty dla blacharzy, są oferty dla cieśli budowlanych, dla cieśli, dla stolarzy, dla ślusarzy, dla operatorów maszyn cyfrowych, dla spawaczy, dla osób, które mają uprawnienia i oczywiście wolę świadczenia pomocy osobom starszym, dla pielęgniarek, dla operatorów wszelkiego rodzaju maszyn budowlanych, dla ogrodników, dla osób pracujących przy zieleni w ogrodnictwie bądź przy produkcji warzyw. Tak jak powiedziałem wcześniej, to jest ponad 40 różnego rodzaju zawodów. Czyli oferta bardzo dużo, te targi odbywają się cyklicznie. Panie dyrektorze, jak pan obserwuje to, co się dzieje, bo jeszcze do niedawna mówiło się, że młoda emigracja po kilku latach w Anglii czy to w Holandii zaczyna wracać. Dziś mówi się, że kryzys spowodował to, że jest nowa fala emigracji ludzi wyjeżdżających. A jakby pan to ocenił, fachowiec, który najlepiej zna temat? Od momentu, kiedy otworzyły się rynki pracy w całej Europie, łącznie z krajami EOG, tam tu mówię o Szwajcarii i o Norwegii, to jest stały wyjazd osób do pracy poza granicę. Są owszem wzrosty lub spadki częstotliwości wyjazdów. Niemniej jednak ja osobiście oceniam, że a szczególnie społeczeństwo regionu wałbrzyskiego, Dolnego Śląska jest bardzo mobilne. Wyjeżdża dużo ludzi i dużo ludzi powraca. Zresztą cele wyjazdów tych osób, no przede wszystkim z najważniejszym i pierwszym, to jest właśnie kwestia zabezpieczenia ekonomicznego, ale są i tacy, którzy wyjeżdżają za granicę na krótkie okresy czasu, bądź takie, które umożliwiają zdobycie nowego zawodu, większego doświadczenia, usprawnienia własnego języka, do którego kraju wyjeżdżają. Także, ale przede wszystkim są to cele ekonomiczne wyjazdu. Jakie są najpopularniejsze kierunki wyjazdu dla Wałbrzyszan, mieszkańców naszego województwa również? No, Wałbrzyszanie jeżdżą praktycznie po całej Europie. Nie ma zakątka Europy, w którym miejscu nie byłoby Wałbrzyszanina. Najczęściej wyjazdy, które są, to są do Czech, są wyjazdy do Niemiec, dużo jest wyjazdów obecnie również do Anglii, do Szwecji i to są przede wszystkim te kierunki. Ostatnio również popularnym krajem była Norwegia. Drugi element pana funkcji to jest koordynator zabezpieczenia społecznego, czyli jakby panu podlega działka osób powracających z zagranicy. Jest bardzo skomplikowana nazwa, ale w rzeczywistości polega to na tym, że każda osoba, powiem inaczej, każda osoba, która chce wyjechać za granicę, zresztą tam również będzie takie stoisko, powinna spotkać się, czy uzyskać chęć rozmowy z pracownikiem tego wydziału, co taki obywatel, który chce wyjechać za granicę do pracy, powinien sobą zabrać. Na co zwrócić szczególną uwagę? O jakie dokumenty zadbać za granicą, żeby ten czas, który pracuje za granicą, był dla niego czasem tak zaliczonym do jego stażu pracy, żeby mógł z tego okresu korzystać, na wypadek bezrobocia, korzystać również z zasiłku. I jest bardzo ważną rzeczą, szczególnie dla osób, które wyjeżdżają i pracują dłużej za granicą, bo nie każdy pracownik,
który wyjeżdża za granicę i wracający do kraju może się ubiegać o zasiłek w przypadku, jeżeli zostanie się bez pracy, ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych. Często tak jest, że nieświadomość tych ludzi, niewiedza, którą nie zadbali wcześniej, pracując na przykład w Anglii czy w Irlandii, zdarzają się też teraz takie sytuacje, ludzie pracowali w tych krajach po kilka lat, tam w tych krajach nabyli prawo właśnie do zasiłku i powinni ubiegać się na wypadek bezrobocia właśnie w tamtych krajach. A nie robią tego. A ludzie o tym nie wiedzą, nie pamiętają, nie zwracają uwagi na to. A to jest ogromnie istotna i ważna dla nich rzecz, bo to jest zabezpieczenie materialne, tak jak powiedziałem wcześniej, na wypadek, kiedy nie będą mieli pracy. Panie dyrektorze, Wałbrzeszanie, ale nie tylko Wałbrzeszanie, generalnie Polacy już od 1989 roku i jeszcze wcześniej wyjeżdżali do pracy za granicę, pracowali tam na czarno. Dzisiaj możemy pracować legalnie w całej Europie. Jakby pan ocenił te proporcje? Czy praca na czarno za granicą to nadal jest problem? Czy już ludzie wybierają chętniej tą formę legalną? Każdy pracownik, czy powiedziałbym większość osób wyjeżdżających na pracę liczy na to, że zostanie zatrudniony, nazwijmy to na biało, legalnie. Jasne. Każda praca nielegalna jest pracą nielegalną, na czarno, kiedy się jest zatrudnionym i nie zawsze... Czyli bez świadczeń. Bez świadczeń i bez zabezpieczenia. To wynika, tak powiedziałem wcześniej, nie zawsze z pełnego doinformowania. Dlatego namawiam i gorąco polecam stanowisko, które będzie nasz urząd wystawiał. Będą pracownicy Wydziału Koordynacji Zabezpieczenia Społecznego. Mają i są wyposażeni w specjalne takie informatory, szczegółowe informatory, co należy zabrać z sobą, o co należy zadbać, żeby mieć właściwe ubezpieczenie, żeby wszystkie dokumenty kiedyś w życiu przydały się. Panie dyrektorze, reasumując, jaką pan ma radę, taką podstawową radę albo kilka rad w pigule dla Wałbrzyszan, Polaków wyjeżdżających za granicę? O czym muszą pamiętać i czego muszą dopilnować? Każda osoba, która wyjeżdża za granicę poza chęcią, prawda, chęcią zabezpieczenia swojego statusu ekonomicznego, moim zdaniem winna być przekonana do tego, że po pierwsze to, co robi, to jest przemyślana decyzja, że decyzja, która przyniesie mu pozytywne efekty i wszystko to i w sposób doskonały, powiedziałbym, czy pełny, zadbał o wszystkie świadczenia, które może w przyszłości otrzymywać za granicą bądź w Polsce. Zapraszamy zatem do Szczawna Zdroju 24 stycznia w godzinach od 11 do 14 w siedzibie uzdrowiska Szczawna Jedlina przy ulicy Kolejowej 14 na targi pracy i informacji o mobilności. A naszym gościem był dzisiaj pan Henryk Rataj, dyrektor do spraw administracyjnych i koordynacji zabezpieczenia społecznego w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu. Dziękuję bardzo. Gorąco państwa zapraszam do odwiedzenia targów pracy i mobilności i skorzystania z tych wszystkich informacji, które chcemy państwu w tym dniu właśnie w uzdrowisku przekazać. A ja zapraszam do oglądania gościa dnia. Do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.